Dzisiaj opowiem Wam o skali. Skala dzieli się na trzy rodzaje. Liczbową, na przykład 1 do 10 tysięcy, którą możemy zapisać również w ułamku, 1 kreska ułamkowa i 10 tysięcy. Mamy też skalę mianowaną, na przykład 1 cm na mapie to 5 km w terenie. I podziałkę liniową. Podpisujemy wartości, na przykład 0, 2, 4, 6, 8. Na początku zawsze musi być 0. Wszystko jest w kilometrach, może być też oczywiście w metrach. Zaznaczamy 1 cm i nasza podziałka mówi, że 1 cm to 2 km. Dla przypomnienia, 1 km to 1000 metrów. A 1 metr to 100 centymetrów. Wielu uczniów przerażają zadania ze skalą, wbrew pozorom nie są one takie trudne. Wytłumaczę Wam to na zadaniu. Zamienimy skalę liczbową na skalę mianowaną i na podziałkę liniową. Zapisujemy sobie, że 1 cm na mapie to 250 tysięcy centymetrów w terenie. Skala zawsze podana jest w centymetrach. Teraz zamieniamy. 1 cm to 2500 metrów. I 1 cm to 2,5 km. Jak możemy zauważyć, najpierw pozbyliśmy się dwóch zer, potem trzy miejsca, i został wynik. Teraz narysujemy podziałkę. Zaczynamy od 0, 2,5, bo tak nam wyszło, 5, 7,5, 10. Podamy w kilometrach, zaznaczamy 1 cm i widać, 1 cm to 2,5 km. Teraz obliczymy odległość rzeczywistą z punktu A do punktu B. Najpierw trzeba zamienić skalę liczbową na mianowaną, czyli po malutku. 1 cm to 2 miliony centymetrów. Zamieniamy 1 cm. Na mapie to 20 tysięcy metrów w terenie. I teraz na kilometry, 1 cm to 20 km. I znów elegancko pozbyliśmy się zer. Najpierw dwóch, potem trzech. Teraz musimy podstawić dane. Jeszcze raz zapiszemy, że 1 cm wyniósł 20 km. Ale potrzebujemy 15 cm, a więc centymetry pod centymetrami. I nasza szukana x. Teraz z reguły krzyża x równa się 15 razy 20 dzielone przez 1 i wychodzi 300 km. Czyli odległość rzeczywista z punktu A do B wynosi 300 km.